Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Zapraszam Was do czytania na rok 2019. Dobrze, dotasowałam karty, ponieważ przygotowałam je już wcześniej. Z czym wchodzicie? Z energią sprytu i dyskrecji. Sprytnie i dyskretnie macie ochotę uczyć się czegoś nowego w jakiejś dziedzinie. Tak jakbyście chciały zmienić pracę. Tak mi przyszło do głowy i to jest pierwsza energia, która mi przyszła do głowy, która mówi o tym, że na przykład chcemy zmienić pracę i póki co po prostu przygotowujemy się do tego, tak? Ale może będziecie miały też, nie wiem, przyszło mi do głowy w jakiś sposób sprytnie i dyskretnie będziecie komunikować się z jakąś osobą spod znaku panny. To też mi przyszło do głowy. Natomiast niezależnie od wszystkiego bądźcie ostrożni i ostrożnie traktujcie ludzi. To jest styczeń, bardzo ciekawe. Luty to patrzenie w nowe kierunki. Luty to wizualizowanie swoich oczekiwań, robienie planów i ruszanie do akcji. Luty przynosi Wam też satysfakcję i dumę z tego, co osiągnęłyście. Być może jakieś gratulacje albo uznanie za dobrze wykonaną pracę, za dobrze wykonany projekt, za dobrze wykonaną jakąś inną aktywność, tak? Ktoś Wam czegoś pogratuluje i Wy będziecie czuły się tym usatysfakcjonowane i niezwykle dumne. Luty też przynosi oczekiwania, żeby być szczerym i obiektywnym i brać odpowiedzialność za swoje czyny, robić właściwe rzeczy, tak? Więc tak ostrożnie z tym sprytem w styczniu, powiedziałabym, żeby się w lutym nie okazało, że jakby przedobrzyłyście sprawę. Marzec. Marzec to przede wszystkim, moi drodzy, z tego co tutaj widzę, konieczność wyznaczenia sobie granic własnego komfortu, własnej strefy komfortu, zanim inni zrobią to za nas. Ponieważ widzimy już rezultaty, widzimy jakąś klarowność, wiemy co zrobić, żeby coś zakończyć, tak, żeby dopiąć jakąś rzecz, dopracować. I dlatego, żeby nikt nam w tym nie przeszkodził, ważne jest, żeby ustalić granice. Ustalić granice, które pozwolą Wam znaleźć się w energii, w której chcecie zatroszczyć się o siebie, pamiętać w ogóle o sobie, tak? Cieszyć się z tym, z tego, co macie, co udało Wam się zebrać, skumulować w znaczeniu materialnym. I to, co jest ważne, słuchajcie, w marcu, to jest dajcie coś od siebie, nim spodziewacie się otrzymać. Energia brania i dawania jest niezwykle ważna. Ona ma wielki potencjał, bo jeśli będziecie hojne, podzielcie się czymś z kimś. I to mogą być pieniądze, to może być wasza wiedza, wasze doświadczenie, jakaś informacja o czymś. Ona może wam przynieść więcej dobrego. Kwiecień. Okej. Zastanówcie się, nie wiem, czy tu nie było w styczniu jakiejś tajemnicy i być może po jakimś czasie, czyli tu mamy kwiecień, ktoś zaczyna o nas plotkować. No słuchajcie, po prostu pamiętajcie, że albo może inaczej, może myślicie, że ktoś się o czymś dowiedział i w jakimś znaczeniu to was ogranicza. Pamiętajcie, że jest to póki co tylko w waszej głowie, że te sprawy wcale niekoniecznie mogły się wydać, że może nikt nie plotkuje. Jeśli tak jest, to odejdźcie starajcie się odejść od energii, w której inni ludzie mają wpływ na nasze postrzeganie siebie, tak? Sprawiają, że mamy wyrzuty sumienia na przykład. I macie na to szansę, bo macie tutaj koło fortuny, które przynosi zmianę i który przynosi zmianę informującą nas o tym, że
Nie obwiniajcie się za przeszłość, jeśli ją rozpamiętujecie. Nie miejcie jakby wyrzutów sumienia względem siebie, dlatego że tutaj otrzymujecie jakąś drugą szansę. Następuje jakieś odrodzenie, jakaś zmiana, jakaś transformacja, jakiś nowy początek, ok? Więc po prostu to zostawcie w przeszłości. Tą energię ograniczenia, rozpamiętywania, poczucia winy, jakichś lęków. Maj. A zmiana przynosi Wam królową kielichów. Królową kielichów, bardzo opiekuńczą istotę, bardzo kreatywną, bardzo twórczą. To jest taka kobieta, przy której, albo no mężczyzna, ale nie wiem czemu mi tutaj kobieta przyszła do głowy pierwsza, która sprawia, że naprawdę dobrze się przy niej czujecie. Ona potrafi sprawić, że każdy czuje się ważny przy niej, tak? Jest po prostu istotny. I to z kolei was w jakimś tam znaczeniu odciąża energetycznie, dlatego że już jakby te męczarnie tutaj umysłu, one się kończą. Następuje początek czegoś nowego, następuje pewnego rodzaju konieczność, żeby od nowa coś zaplanować, żeby posiać te ziarna, tak? Żeby kalkulować, patrzeć w przód z cierpliwością, z zaufaniem do siebie, robić długoterminowe plany. Dobrze, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. No właśnie, zrobić długoterminowe plany, wskakiwać w różne kompetencje zawodowe związane na przykład z tym, że musicie tworzyć coś razem z innymi, wykazując się pewnego rodzaju wysokimi kompetencjami, współpracować z innymi, brać udział w pracy zespołowej, ukazywać na tle właśnie tych osób swoje niewątpliwie bardzo poważne kompetencje, pokazać swoje umiejętności, tak? Dodatkowo po prostu można też powiedzieć, że łączycie swoje umiejętności z innymi, aby coś tworzyć. I uczycie się o tym każdego dnia. Chcecie się dowiedzieć o tym jak najwięcej. I staracie się zgłębić maksymalnie wszystko. Jesteście bardzo zaciekawione, zainteresowane. Tu was coś zainspirowało. Następnie dokonujecie przede wszystkim, może to jest być też energia, która mówi, że wybieracie przede wszystkim to, żeby kochać siebie. Natomiast dokonujecie wyboru płynącego prosto z serca, natomiast z zachowaniem zdrowego rozsądku. Dlaczego? Dlatego, że macie ze sobą pewnego rodzaju przeżycia, macie ze sobą swoje doświadczenia i jesteście bardzo dojrzałe emocjonalnie. To, co się tutaj działo, w jakimś znaczeniu jakby zmieniło w was. Mogę powiedzieć z osoby, która była gdzieś tam troszkę rozkojarzona emocjonalnie, troszeczkę taka fircykowata, taka flirciarska, podziało się coś, co kieruje was raczej w stronę króla kielichów, który wie, że tylko prawdziwa miłość może przynieść szczęście, którego szukamy. Dobrze, to był styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, czyli teraz jest lipiec. No właśnie, słońce w lipcu. Wasz znak. Okej. Okay. W lipcu róbcie tylko i wyłącznie długofalowe plany, optymistyczne założenia. Zdajcie sobie sprawę być może, że wszystko jest możliwe, będziecie za to wdzięczne, będziecie w swojej własnej energii, będziecie miały siłę, żeby odrzucić lęki, ruszyć do przodu, gromadzić materię. To prowadzi was w energię króla monet, przepraszam, który potrafi zaryzykować, ale robi to ostrożnie, ostrożnie inwestuje. Inwestuje swój czas, zasoby, tworzy okazję do tego, żeby zarabiać pieniądze. Sierpień. Nie wiem, jakaś przeprowadzka dla niektórych z osobą spod znaku panny, albo wyprowadzacie się, zamieszkujecie
jakiejś panny w domu, tak mi przyszło do głowy. No słuchajcie, w sierpniu przede wszystkim dużo akcji i dodatkowo takiej akcji, która naprawdę nie będzie Was męczyć, dlatego że ona będzie wypływać z Waszego serca, a mówi o tym, że robicie to, co kochacie, żyje się raz. Korzystacie z przeszłych swoich doświadczeń, macie cierpliwość, zmieniacie w jakimś znaczeniu priorytety w Waszym życiu, być może wyjeżdżacie gdzieś na chwilę, żeby właśnie oddać się medytacji i żeby sobie pewne rzeczy ułożyć, zaplanować, tak, spojrzeć w siebie. Dodatkowo powiększacie swój dobrobyt cały czas, lecz wydaje mi się, że nie stracicie z oczu tego, co jest dodatkowo ważne dla Was, czyli no, jeśli to dla Was są emocje ważne, to będziecie starały znaleźć tutaj jakiś złoty środek. Jeśli rozwijanie jakiejś pasji, to też będziecie starały się znaleźć jakiś złoty środek. To był wrzesień, muszę sprawdzić, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. To był sierpień. Teraz wrzesień. No i słuchajcie, nie wiem, ta miłość. Albo z kimś nowym, albo z dotychczasowym partnerem. Może to jest partner spod znaku panny, ale, albo który ma pannę w swoim wykresie. Z jednej strony będzie satysfakcjonująca i to będzie miłość z gatunku żyli długo i szczęśliwie, z drugiej strony i będzie oparta na zaufaniu, intuicji i naprawdę takim oddaniu głębokim sobie nawzajem, ale z drugiej strony może prowadzić do jakiejś rywalizacji. Może Wam ktoś będzie tego zazdrościł, tego uczucia, a może po prostu wokół Waszego partnera zacznie się ktoś kręcić i no i trzeba będzie, i to Was w jakimś znaczeniu zmotywuje do tego, żeby jeszcze bardziej starać się jakby o siebie nawzajem, tak? Słuchajcie, znowu zapomniałam, jaki mamy miesiąc, po prostu styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, to był październik. No, tak jak wspominałam, zjadłam październik u skorpionów, więc już teraz jestem trochę przewrażliwiona. Dobra, to mamy do października, słuchajcie. Teraz będzie listopad i grudzień. Listopad. A nie, to jest październik. Października jeszcze nie odczytałam, przepraszam. Więc słuchajcie, w październiku Wasza energia, ponieważ znów wiecie doskonale, że nie możecie oczekiwać rezultatów jakiegoś celu, realizacji jakiegoś celu bez takiej pracy codziennie. I wy jesteście bardzo silnie pracującym, jakby częścią, pracującą częścią. Jesteście, czekajcie, bo coś się zacięłam. Jesteście naprawdę pracusiami, jesteście bardzo silnie pracującym znakiem zodiaku i wy tę energię w 2019 roku absolutnie utrzymujecie. Ale oprócz tego zwracacie uwagę na emocje, moim zdaniem, na miłość, bo to Was w jakimś znaczeniu uskrzydla. Tutaj na przykład może pokłóciliście się ze swoim partnerem i zdajecie sobie sprawę, że trzeba wciąż pracować nad tym związkiem, żeby on cały czas jakby się rozwijał, tak? Macie jakieś piękne nowe pomysły, jak to uczynić, jak ten związek cały czas utrzymywać na takim fajnym, pełnym pasji poziomie i oferujecie znów kielich swoich emocji w tym znaczeniu, że nie ograniczacie wyobraźni. Pięknie. I dochodzicie do jakichś nowych, ekscytujących możliwości. Kojarzy mi się to z miłością, od razu powiem, w październik. Wrzesień i październik kojarzy mi się u Was z miłością. I tak jak powiedziałam, to może być nowa miłość, ale też to może być miłość jakaś, która już miała miejsce. Może z kimś spod znaku panny. Listopad.
No i wymarzycie sobie coś drugiego, materialnego, jakiś, bo tu tak marzyłyście o tym, jak utrzymać relacje w takim poziomie bardzo sprawnym, cały czas pasjonującym, że dbamy o siebie nawzajem i super, ale też część z Was może po prostu marzyć o jakimś nowym zajęciu, tak? Zajęciu w znaczeniu pracy, projektu, więc wymarzycie sobie to. Sięgniecie po swoje marzenia, dowiecie się, co jest konkretnie ukryte w tych kielichach i sięgniecie po ten jeden właściwy kielich. Ułożycie sobie priorytety, będziecie potrafiły wybalansować tym wszystkim, żeby nie stracić równowagi i ruszycie po marzenia. Będziecie miały bowiem bardzo bystry umysł i będziecie bardzo ambitne. I ten szybki umysł, szybkie podejmowanie decyzji, ocenianie sytuacji będzie waszą niewątpliwie zaletą. Więc działajcie w skupieniu i podejmujcie decyzje. Dobrze, i grudzień. No, a w grudniu coś się znowu. Słuchajcie, no w grudniu to taka huśtawka, powiedziałabym. Dlatego, że przede wszystkim w grudniu macie możliwość cieszenia się z dobrze wykonanej roboty. Może ten dodatkowe zajęcie, które tutaj wzięłyście w listopadzie na siebie, ono wam po prostu przynosi korzyści, jesteście z tego zadowolone, ale później zobaczcie, mamy 9 mieczy i 9 kielichów. No to po prostu taka huśtawka. Więc w energii 9 mieczy ewidentnie nie kontrolujecie swoich myśli, musicie je uporządkować. Wasza głowa robi wam po prostu psikusy, tak? Nie daje wam spać po nocy, za dużo myślicie. Nie, musicie to uporządkować. I w momencie dopiero, jak uporządkujecie swoje myśli, nie pozwolicie czarnym wizjom zawładnąć sobą, dochodzicie i kończycie rok w energii 9 kielichów. Satysfakcji z siebie samego. Energii, która mówi, że wszystko jest możliwe. Tak? Energii, która mówi, że widzimy rezultaty. Wiemy, co robić, aby jakby kończyć sprawy, aby finiszować. Dodatkowo prowadziła Was energia karty cesarzowej. Niewątpliwie zwróćcie na to uwagę, aby w 2019 roku kierować się, oprócz finansów, bo to jakby finanse są spójne z wami niewątpliwie, tak jak już powiedziałam. Natomiast oprócz kwestii finansowych, kierować się miłością, dobrze się traktować, spędzać czas na łonie natury. W momencie, tutaj była ta energia karty Eremity. Może tutaj to będzie czas, żeby spędzić trochę czasu na łonie natury, sam na sam ze sobą. Kreujcie swoje szczęście poprzez dokonywanie właściwych wyborów. Takich dobrych dla Was. Właściwych dla Was. Miejcie poczucie własnej wartości. Nie dajcie się zdeptać nikomu, tak? Stawiajcie na siebie. Dawajcie początek nowym pomysłom. Poprzez swoje doświadczenie na przykład. Natomiast pamiętajcie też, że to życie będzie wam przynosić jakieś nowe pomysły, jakiś potencjał, który fajnie jest po prostu wykorzystać. Oprócz tego opiekujcie się swoim talentem do tworzenia materii, do bycia kreatywnym, do ciężkiej pracy. Opiekujcie się tym, troszczcie się o siebie. Bardzo wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i jesteśmy w kontakcie.